Imek, bo trener Turbichler twierdzi, że widząc ciebie, twoje możliwości, talent, twierdzi, że ty spokojnie powinieneś wrócić do takiego skakania, no nie, że tam w 50, ale nawet w 30 Pucharu Świata, że wszystko jest w twoich rękach i w twoim głowie. I teraz pytanie takie, czy bardziej w rękach, czy bardziej w głowie? No w rękach na pewno nie, bo to nie jest sport, którym się używa ręce. Ale że nie fizycznie, tylko bardziej mentalnie. Czy w nogach? No na pewno, no w nogach i w głowie. No, myślę, że nie stać mnie ino na 30, stać mnie na dużo lepsze miejsca. I znam swój potencjał i trzeba popracować. No może nawet nie popracować, no czasami nie myśleć o zbyt za dużo. A te właśnie metody nowe treningowe, to inne podejście do fizyczności w pracy letniej, przywiązywanie wagi do takiej zmienionej pozycji najazdowej, to wszystko ci latem spasowało? No szukamy różnych rozwiązań, co może być dla mnie najlepsze pod każdym kątem i technicznym i fizycznym. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Będzie dobrze, wierzę w siebie i to jest najważniejsze.